Sakramenty. Naszym gościem specjalnym jest pan Dariusz Malejonki. Zapraszamy. Z Warszawy. Ja nazywam się Darek Malejonek. Mam czwórkę dzieci i jedną żonę. Dzieci śpiewały w zespole Arka Noego kiedyś. Kto zna? Taki duży, taki mały, taki mały. To właśnie. Ale już teraz są duże i na emeryturę już przeszły. Także już Warca Nowego nie śpiewają. To jest z mojego doświadczenia, bo myślę, że wielu z was wydaje się, że są panami życia, że wszystko wiedzą, jak trzeba zrobić, jak żyć, co będziecie robić i tak dalej. Wiem, że w tym wieku to najlepiej się wie wszystko. Potem coraz mniej się wie pod tym względem. Nie? Po prostu człowiek dostaje większej pokory do życia, bo widzi, że nie wszystko się tak udaje, jakby chciało, nie? Narkotyków, nie? Bo jest to zło. Ale znowu jakiś kolega ci powie, stary, to tam tylko takie gadanie, możesz wziąć tam. Szczególnie jak jest dealerem, nie? To będzie namawiać. A nic się nie stanie i tak dalej. I wiecie, że od tego momentu może zależeć bardzo dużo. Całe wasze przyszłe życie może zależeć od tego momentu, czy wtedy pójdziesz w jedną stronę, czy pójdziesz w drugą, czy powiesz tak, czy powiesz nie. I życie jest takie, że są rzeczy, które można naprawić, ale są takie, których się nie da naprawić, bo można oczywiście wyjść z nałogu, nie? Ale są pewne krzywdy, które człowiek popełnia, bo wiecie, że nałóg polega na tym, że nie można bez tego żyć, że człowiek staje się niewolnikiem czegoś. I te nałogi mogą być bardzo różne. Może to być alkohol, to jest najbardziej znany, ale może też być hazard, może też być pornografia w internecie, może być bardzo wiele rzeczy. No. No, naprawdę, nie? Pieniądze też mogą być nałogiem.
I wtedy człowiek, wtedy człowiek kradnie, nie? Za wszelką cenę musi dostać. Ale powiem wam taką rzecz, że znacie takie wokalistki jak Amy Winehouse albo Whitney Houston? Piękne dziewczyny, zdolne na maksa, piękne głosy, miliony na kontach, miliony fanów na całym świecie, a te dziewczyny tak naprawdę popełniły samobójstwa na raty, nie? Bo jak ktoś ćpa i cały czas pije, to tak jakby popełniał samobójstwo powoli. Słuchajcie, dlaczego te dziewczyny, skoro one miały wszystko? Miały pieniądze, miały sławę. Czy jeszcze w życiu jest coś więcej trzeba? Jak? Miłości? A nie można miłości kupić? Za pieniądze? Naprawdę? Słuchajcie, bardzo dobrze tutaj mówi dziewczyna. Bo można kupić, za pieniądze można kupić seks, nie? Ale nie miłość. To jest ważne, ale najważniejsza instrukcja obsługi to jest Bóg, który nam dał tą instrukcję. Czy Bóg dał nam taką instrukcję obsługi Bóg, czy nie? Co? Biblia, tak. Rozum, tak. Rozum oczywiście nam dał, ale dał nam też pewne wskazówki, jak żyć. I to jest Biblia. Jest dekalog. Nie kradnij, nie cudzołóż, tam różne rzeczy. Które mówi, że jeżeli człowiek ma sumienie w środku, i to na przykład można zrobić, że jeżeli coś człowiek zrobi źle, to potem sumienie co robi? Daje znać, nie? O sobie. Dobra. Czy zgadzacie się z tym? Wszyscy? A kto się nie zgadza? Nie, no bo to jest ważne. Dobra, to będzie tak, słuchajcie, jaka chwila w życiu jest najważniejsza? Śmierć? Urodziny? Ślub może? To co będzie kiedyś, mamy bardzo ograniczony wpływ. Natomiast jedyne, co ja mogę ze swoim życiem zrobić, jest teraz. Tylko teraz. I o tym jest ta piosenka. Pozwólcie. Każda chwila zdarza się tylko raz. Wszystko co masz to teraz. Tak szybko płynie czas. Każda minuta i każda chwila zdarza się tylko raz. Wszystko co masz to teraz. Tak szybko płynie czas. Wciąż mam przed oczami radosne chwile sprzed wielu lat i wracam myślami tam, gdzie dobrze, dobrze było nam. Uciekamy w przeszłość, by schować się, tak jakby dziś był czarnym snem bez wyjścia. Każda minuta i każda chwila zdarza się tylko raz. Wszystko co masz to teraz. Tak szybko płynie czas. Każda minuta i każda chwila zdarza się tylko raz. Wszystko co masz to teraz. Tak szybko płynie czas. Tak szybko płynie czas. Wszyscy myśleli, że da są sobie radę w życiu, nie? I że narkotyki są okej. Okazało się, że na narkotyki nie ma siły. Jak ci komuś wydaje, że sobie poradzi, to szansa jest taka, jakby między dwoma wieżowcami wziąć taką linkę, nie? Jest wiatr i po prostu przejść przez to, nie? Może ci się uda, ale szanse są niewielkie. Dlatego chcę wam powiedzieć, że nie warto tego robić. Już tyle lat i czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Przyjdzie czas. Tutaj jest tak trudno żyć.
że nie musisz walczyć. Tu jak w ciągu miesiąca strach. Zasadzki co krok, a my tylko chcemy żyć. Bez strachu i bez nienawiści. Pośród tylu brudnych spraw możemy zostać czyści. A ja żyję, żyję w tym mieście. Już tyle lat, a ja żyję w tym mieście. Cały czas, a ja żyję w tym mieście. Cały lat i czekam, czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Coraz lepiej. Brawo dla was. Alibi. Kto wie, co to jest Majdan? Niektórzy wiedzą. To jest w mieście Kijów, na Ukrainie, rewolucja. Ludzie, słuchajcie, powstali z kolan, bo nie mogli już znieść tego, jak są traktowani przez władzę, nie? I zrobili rewolucję. W centrum Kijowa stoją barykady, ludzie walczą, słuchajcie, lecą koktajle Mołotowa, czyli butelki z benzyną, lecią bruk, kamienie, no po prostu total, nie? I ci ludzie walczą o swoją wolność. Czy warto walczyć o swoją wolność? Warto?
Dobrze, że tak myślicie. Serce człowieka jest jak otwarta księga. Serce człowieka do samego nieba sięga. Możesz powiedzieć tak, możesz powiedzieć nie, ale zawsze zmierzesz to, co zasiejesz. Serce człowieka jest jak otwarta księga. Serce człowieka do samego nieba sięga. Możesz powiedzieć tak, możesz powiedzieć nie, ale zawsze zmierzesz to, co zasiejesz. Serce człowieka jest jak otwarta księga. Serce człowieka do samego nieba sięga. Możesz powiedzieć tak, możesz powiedzieć nie, ale zawsze zmierzasz to, co zasiejesz. A ty płyn, płyn pod prąd, tam gdzie źródła, tam gdzie czyste wody są. A ty płyn, płyn, tak daleko stąd, zostaw za sobą cały Babilon. A ty płyn, płyn pod prąd, tam gdzie źródła, tam gdzie czyste wody są. Chwała kiedyś była w wersji Boniem, ale prawdziwa wersja to jest wersja Rygen. By the rivers of Babylon. Thank you.